Pierwszy w Polsce sklep społecznej sieci Spichlerz został dzisiaj otwarty w tyskich halach targowych. To wynik działania Fundacji Wolne Miejsce. Miejsce dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej, a także seniorów. Różnica między sklepem socjalnym a społecznym jest taka, że seniorzy mogą skorzystać z zakupów niezależnie od dochodów, a w soboty sklep będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. Będzie można w nim kupić artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i środki czystości w atrakcyjnych cenach. Do tej pory nasza fundacja otwierała sklepy socjalne skierowane do osób najuboższych, ale ponieważ widzieliśmy, że część osób starszych, właśnie seniorzy, bojąc się stygmatyzacji, nie chodzą do urzędu po skierowanie, twierdząc, że są bardziej potrzebujący, a jednak faktycznie dla tych osób jest to bardzo, bardzo ważne, żeby te zakupy były tańsze. Każdy sklep sieci Spichlerz powstaje we współpracy z Urzędem Miasta. Tychy zdecydowały się również pokryć czynsz oraz opłaty użytkowe obiektu. Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić do finału, szczęśliwego finału, utworzenie tego sklepu w tym miejscu, w Tychach. Nie było to proste. Plany związane z utworzeniem sklepu socjalnego, społecznego są jeszcze sprzed roku, ale nasze plany trochę pokrzyżowała z jednej strony pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Każda osoba mająca dochód poniżej 2100 zł, a nie będąca seniorem, może udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i otrzymać skierowanie umożliwiające dokonanie zakupów od poniedziałku do piątku. Seniorzy skierowania nie potrzebują. W soboty zakupy w sklepie będzie mógł zrobić każdy mieszkaniec. No w tym momencie dobrze, że taki sklep powstał, bo widać po frekwencji jaka jest. Ja myślę, że dobrze, bo trochę zawsze taniej przy emeryturze. Sklep społeczny będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, a w soboty 9-10. Na jego terenie została także otwarta klubo-kawiarnia, która ma być miejscem spotkań i integracji mieszkańców.